tam byłem na tych, tych manifestacjach, tych pojedynkach i pamiętam do dzisiaj płonące rusztowania na tych wysokościowcach tutaj na placu Pereca. To trwało naprawdę prawie północy i to była taka autentycznie bitwa, gdzie można było zarobić. Także ta ulica, chciałem z jednej strony pokazać, że ona się czymś tam zupełnie w historii tutaj miasta różni, bo tam się skupiały te wszystkie manifestacje. No tak, ale czy potrzebowałeś tych wszystkich lat właśnie do żegnania dystansu? Myślę, że tak. Na bieżąco było trudno o tym. No bo wcześniej się nie rodziło. W 98 roku powstał pierwszy wiersz z Watysany Konfiguris 1. A ulica Grabiszyńska powstała, nie wiem, czy to jest data, powstała w 2005 i 2006 roku. Bo tu jest taka, te wszystkie wersje są tutaj przeredagowane. Lubię oszczędność. Lubię oszczędność. Dlatego od strony cmentarza jestem licząca. Staram się istnieć cichą mądrością moich zmarłych. Dopiero teraz pogodzeni ze sobą i ze światem żyją naprawdę. Kiedyś mijaliśmy się w roztargnieniu, a może w okamgnieniu, goniąc za nienazwanym. I tylko tyle nas zostało. Jeszcze niedawno dumna ze swoich kominów, hutniczych pieców, hal fabrycznych, czułam się niezbędnym mechanizmem w trybach historii. Teraz została mi już tylko pustka, złamana w pół reklamowymi billboardami. Lubię, gdy przygniatają mnie wspomnienia. Sprzątać wnętrza wygasłych pieców, jak kustosz abstrakcyjnej galerii. Usypuję w stosy skrzepy kolorowych metali. To moje Andrzejkowe wróżby, byle dotrwać do pierwszego lub emerytury. Kiedy spaliny zabierają mi oddech, schodzę na tlenoterapię do szpitala. Kładę się niepostrzeżenie na łóżku i na umarłego. Wzbudzam współczucie okolicznych blokowisk. Przy pereca czuję jeszcze zagazowany strach mieszkańców i nieruchome twarze ZOMO. Pomiędzy zajezdnią autobusową a bunkrem spisuję swój pamiętnik. Łączę fakty wpleciona w losy przypadkowych mieszkańców. Oderwana od codziennej krzątaniny wysłuchuję z oddali rozmów nocnych autobusów. Chyłkiem przemykam po pasach z poszczępioną reklamówką nadziei. Tylko tyle mi zostało z mojej wolności. Siadam niepozornie w kącie stołówki dla bezdomnych, obserwując dawnych bohaterów walki o lepsze jutro. Tak jak oni nie mam w sobie nic wróżbity, nie znam przyszłości. Od czasu do czasu podglądam w oknach wiadomości ze świata. Od lat te same, żadnego zawieszenia bramy. Tak jak wy nie mam wyjścia, po prostu muszę wytrwać w tym stanie. Realia są zbyt skromne, z żywymi albo umarłymi. Z całym naszym bagażem do następnej próby. Jeszcze cały nowy wiek przed nami. W tym wierszu też widać, tak jak właściwie w całej mojej twórczości, takie śledzenie, podążanie za duchem Wrocławia. I wydaje mi się, że to jest takie miasto, w którym jest niezwykle trudno powiedzieć o tym, że jest jakiś jednorodny duch, jednorodna przestrzeń duchowa miasta, jeśli w ogóle coś takiego istnieje. Natomiast z tego połączenia właśnie różnych tradycji, różnych kultur, tej złożonej historii, czasami bardzo trudnej, czy udało ci się złożyć jakąś całość? Jak ty jako twórca czujesz się w tym mieście i jak odbierasz te wszystkie różne głosy, które płyną? Bo widać, jakbyś wręcz jak na takim seansie spirytystycznym wsłuchiwał się w różne głosy. Znaczy tak, chciałem ta Wrocławia Konfiguris 1, ta tutaj jest to. Chciałem opisać się tam historię Wrocławia, jakby tych właśnie czterech kultur różnych, tą wielokulturowość tej miasta. Tu są wiersze o synagodze pod Białym Bucianem. Tu jest wiersz o kościele ewangelicko-habsburskim na Kazimierza Wielkiego, gdzie chodziłem na różne koncerty organowe, nie tylko. Tu jest ten tekst o Ustrowie Tumskim, jest tekst o cmentarzu żydowskim. I tutaj staram się w tej książce zebrać te wszystkie jakby głosy, które jak mówisz, się wsłuchiwałem, no bo pewnie te 55 lat w tym mieście, no to jest jakiś bagaż wspomnień, gdzie poznawałem różnych ludzi, ale jednak najważniejsza sprawa to były
to był jednak dla mnie Wrocław jako miasto, gdzie poznawałem środowisko, tak, ludzi. Miasto związane z nie tylko z tym, że pisałem, już wtedy będąc w kole młodych, ale że mogłem nawet wsłuchać się w życie i wspomnienia moich sąsiadów, z którymi na początku nie traktowali mnie poważnie, bo nie byłem dla nich jakimś tam interlokutorem dobrym, ale teraz jak rozmawiam z nimi, to okazuje się, że ten ich czas przeżyty i te moje doświadczenia czasami się w różnych punktach spotykają. I te dwie książki są jakby tą klamrą, którą staram się spiąć razem. Nie wiem, czy to mi się udało, bo ta książka tak naprawdę jest książką otwartą, ta Władysławie Configuris. Jest jeszcze wiele różnych rzeczy i tematów, które chciałbym opisać, aczkolwiek nie da się ukryć, jestem mieszczuchem i miasto czuję i miasto jest dla mnie bardzo ważne. Było dla mnie ważne dla ukształtowania się jakby mojego charakteru, światopoglądu, osobowości. I w tych dwóch książkach są takie dwie pauzy, spotkania z ludźmi, gdzie staram się przynajmniej w tych tekstach opisać te spotkania najważniejsze. Spotkania z Różewiczem, z Grotowskim, Karpowiczem, z Wacławem Bagińskim, Markiem Garbaną, redaktorem, który wypromował bardzo wielu poetów i był związany tutaj z tym środowiskiem, także plus w tej Władysławie Configuris 2, gdzie jest Urszula Kozioł, gdzie jest Marianna Bocian, niesamowita osoba, która ma tutaj dwa teksty wyjątkowo, ponieważ poznałem ją w momencie, kiedy jako młody chłopak szedłem na jej monodram do sali beczki Piwnicy Świdnickiej Odejście Kalina. Do dzisiaj będę go pamiętał, ponieważ to była bardzo mocna sztuka, jeśli chodzi o jej zawartość słowną, ale także inscenizacyjną i pamiętam, jak po prostu coś wtedy we mnie, po tej sztuce Marianny, po odejściu Kalina, coś we mnie zmieniło, jeśli chodzi o podejście w ogóle do pisania, do historii. Stała się dla mnie bardziej ważna i starałem się patrzeć bardziej uważnie, ponieważ Marianna pisała takie wiersze epickie, gęste, będąc jakąś tam spadkobierczynią, jak sama mówiła kiedyś, jak byłem u niej w domu, podejścia słowackiego, którego darzyła wielką estymą. Pamiętam, przyszedłem ze swoimi wierszami do niej, to dostałem do mnie taką reprymendę i mówiła: słuchaj, pisz tak jak on. Także w tych... Łącząc to, o co ja pytam i to, o czym ty mówisz, myślę, że warto, żebyś przeczytał taki wiersz Płuczęga z ulicy Przedmiotów Pracy, bo to jest jednocześnie i spotkanie, i ta duchowość, o której próbowałam cię poczytać troszkę. Płuczęga. Z narzuconą na ramiona bezsennością przeskakuje własny cień. Potem balansując ciałem zastuka znienacka w szybę. Będzie śpiewał piwnicą i chował zmurszały tynk na obiecany sobie od dawna własny kąt. Jego filozofia obraca się wokół przemijania rzeczy. Zbyt dobrze zna popiół i zazwyczaj w jego obecności milczy. Nosi w oczach wizerunki opuszczonych domów i zetkniętych na peryferia. Mówi, że nie jest aniołem, lecz potrafi godzinami słuchiwać się w oddech krawężnika. Wydobywa patykiem z wnętrza śmietników wzloty i upadki skrzydła i węzły. Coraz częściej uczestniczy w grzebaniu całych dzielnic. Oczekuje całopalenia miasta jako katarzis. Poznał język klamek, szept uchylonych drzwi, ale nawet z ręką na sercu nie potrafi powiedzieć, które z nich staną przed nim. Aby przeprowadzić go na tę stronę domu, która stoi odwrócona do niego plecami. I kontynuując wątek spotkań, powiedz coś o twojej konkurencji, czyli
o innych poetach, pisarzach, którzy też piszą o Wrocławiu. Jest ich trochę. A powiedz, czy któryś z, kogoś z nich cenisz szczególnie, czy też nie? Powiem tak. Czytałem pierwszą książkę Marka Krajewskiego, ponieważ byłem wtedy w Gminie Dolnośląskim i Janek Stolarczyk miał ją, że tak powiem, maszynopis tej książki miał u siebie na biurku i wtedy została złożona u niego jako propozycja. I przeczytałem parę stron, a później przeczytałem pierwszą tą jego książkę i to mi się podobało, powiem szczerze. Później w miarę jakby rozrastania się tej opowieści o Berhardzie Moku, to powiem szczerze, no nie wszystkie jej części mi się podobały, jeśli chodzi o prozę. I powiem szczerze, no nie spotkałem wcześniej takich rzeczy o Wrocławiu, które by mnie zainteresowały. Chociaż pewnie część tych książek wyszła w latach jeszcze 70., bo pamiętam jedynie Pluta, Jurka Pluty, stworzona taka postać Szczygieł, coś takiego z ptakiem było, bohatera takiego lirycznego czegoś, który przedstawia ten Wrocław w jego opowiadaniach, podobał mi się, bo ponieważ miał w sobie dystans, humor i komentował jakby ten Wrocław na bieżąco, później wydawał go w różnych częściach własnym symptem. Ale był to taka wtedy, jak byłem młody, to mi się chyba nie podobało, bo to było bardzo lekko napisane i pamiętam, że koledzy polecali mi to, jak jeszcze byłem na etapie, kiedy słuchałem i podpowiedzi, jeśli chodzi o lektury, co mam czytać, czy powinienem czytać w szkole młodych. Powiem szczerze, no, jeśli chodzi o poezję, to wiem, że Tadeusz Zelenaj pisał o Wrocławiu i pamiętam, ostatnia jakaś audycja była nawet w radiu o nim, ale to była zupełnie inna poezja, to jest tak, no nie wiem, no. Nie chcę powiedzieć, że nie ma konkurencji, bo wiem, że Marianna Bocia miała różne teksty, w których Wrocław się przebijał i to były bardzo gęste teksty w różnych tomikach, ale to nie była taka wizja takiej opowieści, takiego spaceru opowieści poetyckiej, gdzie te wszystkie miejsca, no, które dla mnie były ważne, ktoś by nie opisał, bo poruszył, albo je ożywił, prawda, czy spersonifikował tak, żeby one mówiły za siebie. Twoje mitologizowanie Wrocławia i